Zdąłem, no. Zapraszamy na wiadomości z 3 maja 1791 roku. Zacznijmy od informacji ze stolicy. Od kilku dni w Sejmie trwają prace nad ustawą zasadniczą. Stronnictwo postępowe pod kierunkiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dąży do zmian w państwie. Czy rzeczywiście mają być one zmianami na lepsze? Państwo nasze jest słabe. W porównaniu z sąsiadami mamy mało wojska. Rosja ingeruje w polskie sprawy wewnętrzne. Oddajemy głos naszym sprawozdawcom w parlamencie. Halo, halo, jak mnie słyszycie? Co się dzieje w Sejmie? Słyszymy cię dobrze. Czekamy na wyjście króla. Chcemy zadać mu kilka pytań. W sali sejmowej najwyraźniej coś się dzieje. Szkoda, że państwo tego nie widzicie. Tak, posłowie głosują. O, w sali wychodzi jego wysokość. Wasza wysokość, co się stało w sali? Czy rzeczywiście uchwalono dzisiaj konstytucję? Zwolennicy reform odniesie wreszcie wielki sukces. Udało nam się przegłosować konstytucję. Co ona zmienia? Co daje Polsce? Zniesione zostaje liberum veto, wolna elekcja. Polska stanie się monarchią dziedziczną. W Sejmie będą zasiadać przedstawiciele mieszczaństwa. Jak to wpłynie na naszą pozycję w Europie? Mam nadzieję, że państwo będzie silniejsze, że kraje ośrodnie nie będą wtrącały się w nasze sprawy wewnętrzne. Wzmocni
wojsko. Udało się podnieść gospodarze miasta i wsie z upadków po wojnach w XVII wieku. Jak konstytucja zostanie przyjęta przez Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie? Jak zareaguje tradycja, którą wasza wysokość tak dobrze zna? Koniec wywiadu. Jak widać, król nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czyżby obawiał się ingerencji Rosji? O, Sejm wychodzi przeciwnik konstytucji, Hetman Potocki. Jakie są pana wrażenia po zakończonych obradach? Fatalne! Zniszczono liberum veto, wolną elekcję. Moja rodzina nigdy się z tym nie pogodzi. Będziemy walczyć ze zwolennikami reform. O, kolejny Hetman, może opowie nam coś więcej? Jakże konstytucja? Bez komentarza. Jak widać, konstytucja nie została uchwalona jednogłośnie. Ma przeciwników, którzy kierują się własnym interesem, nie chcą jej przyjąć. Oddajemy głos do studia. Praca Sejmu Wielkiego zakończyła przyjęcie Konstytucji 3 maja. Stanowi ona wielki krok w procesie reformy naszego państwa. Zniesienie wolnej elekcji, liberum veto, konfederacji i rokoszy są bardzo postępowe. To one były przecież przyczynami zacofania naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus i Austrii. Państwa te wykorzystały naszą słabość i w 1772 roku zabrały nam część polskich ziem. Polska była zbyt słaba, aby zbrojnie się o nie upomnieć. Spróbujemy się teraz połączyć z naszymi korespondentami za granicą. Paryż, jak mnie słyszysz? Tu Paryż. We Francji nasza konstytucja została odebrana z entuzjazmem. Prawda, panie Robespierre? Prawda, to jest rewolucja, co zrobili Polacy. Żałujemy tylko, że nie byliśmy pierwszym krajem w Europie, który ma konstytucję. Nasza jest dopiero przygotowywana. Wyprzedziliście nas. Spróbujemy połączyć się teraz z Rosją. Ciekawe, jak w Moskwie przyjęto nasze reformy. Jest tu ze mną babczyni Rosji, Katarzyna II. Wasza wysokość, jak odbieracie w Rosji naszą konstytucję? Nie podobają nam się te zmiany. Liczyłam na to, że Poniatowski z uwagi na długotrwałą, łączącą nas przyjaźń, nie będzie robił niczego przeciw mnie. W końcu to ja mieściłam go na tronie polskim. Jestem zawiedziona, ale nie poddam się. Chcę, aby Rosja była potęgą w Europie. Czy ma się to odbyć kosztem Polski? Cóż to dla mnie Polska? Wasze reformy zostały wprowadzone zbyt późno. W dodatku mają wielu przeciwników. Nie sądzę, żeby konstytucja otrzymała się zbyt długo. I tym mało optymistycznym akcentem kończymy relację z Rosją. Miejmy nadzieję, że Polska będzie się w stanie obronić. Przejdziemy teraz do mniej poważnych tematów. Uchwalenie konstytucji wpłynęło na polską listę przebojów. Pojawiły się na niej zupełnie nowe pozycje. Zanim jednak je usłyszymy, przerwa na reklamę. Monitor! Monitor! Dla wszystkich nowy monitor! Najnowsze wiadomości z Sejmu! Monitor! Co to jest na liście przebojów? Pierwszy z nich to Witaj Majo Majczenko.
posłowie i hetmani wyzwali na pojedynek na szablę przedstawicieli stronnictwa postępowego. Walka zakończyła się 3 ranami krutymi, których doznał hetman Potocki. Pojedynkowi z Loży Honorowej przyglądał się król Stanisław August Poniatowski, który dopingował posłów reformatorów. W corocznej majowej gonitwie koni czystej krwi pierwsze miejsce zajął książę Józef Poniatowski. Najlepszą amazonką okazała się hrabina Chłopowska. Jak donoszą z zagranicy, w Stanach Zjednoczonych wymyślono nową grę. Czarni niewolnicy wrzucają piłkę do 2 witlinowych koszy. Podobno gra ma już wielu zwolenników. Wątpimy jednak, aby przyjęła się w Rzeczypospolitej obojga narodów. My wolimy szablę. Przerwa na reklamę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Zakład Dwóch Braci, Zygmunta i Stanisława Włodarskich. Dziś mam dla Państwa buty idealne na bal. Obuwie wykonane jest z czarnej skóry, przeplatane złotym haftem. Posiadają złotą klamerkę wysadzoną diamentami, które dodadzą urody i stylu każdej kobiecie. Zapraszamy bardzo serdecznie do Włodarskich. Zapraszamy na prognozę pogody. Dzień dobry, witam Państwa, pogodynka Wiktoria Zyskowska. Dzisiaj przedstawiam Państwu prognozę pogody na najbliższe dni. Na Litwie spodziewamy się wielkich huraganów. Jednak nie jesteśmy tego pewni, więc radzimy w tym tygodniu nie zakładać peruk, aby wiatr nie zrzucił ich z głowy. W Koronie można oczekiwać przygruntowych przymrozków, więc radzimy na nowo zacząć palić w kominkach i piecach kaflowych. Jeżeli nie będzie mrozu, można oczekiwać małych upałów. Dlatego gospodynie domowe powinny uzupełnić zapasy piwa, aby mieć czym raczyć gości podczas obiadu. Modna gospodyni powinna wzorować się na Dworze Królewskim i zapraszać w czwartki do swojego domu na obiad poetów i malarzy. Pogoda będzie sprzyjała pieśnią wędrówkom. Karety można odstawić do wozowni i wzorem mistrzaka na netto podziwiać piękne widoki. Dziękuję za uwagę. Jak widać, konstytucja ma wpływ na wiele dziedzin życia w kraju. Jak donoszą agencje zagraniczne, przeciwnicy konstytucji wyjechali do Petersburga, aby szukać poparcia u Katarzyny II. Wiemy, że Rosja wraz z Prusami i Austrią dążyła do całkowitego rozbioru Polski. Przeciwnicy konstytucji zawiązali w targowicy konfederację i walczyli po stronie Rosji. Pomimo stawiania oporu pod Zielenicami i Tuwiemką, wojsko polskie zaczęło się wycofywać. Król przystąpił do targowicy i nakazał zaprzestanie działań zbrojnych. Konsekwencją przegranej wojny był drugi rozbiór Polski, w którym Prusy i Rosja zabrały nam kolejne ziemie. Konstytucja została zniesiona, a jej zwolennicy udali się na emigrację. Państwo polskie zaczęło znowu słabnąć, a w konsekwencji przestało istnieć po trzecim rozbiorze w 1795 roku. Dziękujemy za uwagę. Siostrze Wiesławie, której dzisiaj nie ma. Brawa dla pan, które przygotowywały artystów.
Myślę, że olbrzymie podziękowania należą się również waszym rodzicom za przygotowanie strojów, bo nie wiem jak wam publiczności, ale mnie bardzo stroje również się podobały, a więc bardzo proszę podziękować rodzicom, opiekunom za przygotowanie strojów. Widzę, że w czasie dzisiejszego przedstawienia było lokowanie różnych produktów. I ja tutaj, korzystając, że dorwałem się do mikrofonu, to spróbuję też parę rzeczy jeszcze przy okazji załatwić, coś lokować. Bardzo się cieszę, że od pewnego czasu uaktywnia się, czy rozwija nawet kółko teatralne forma wywiadów. Tutaj widzieliśmy na scenie dzisiaj. Chciałbym wam powiedzieć, że w czasie wakacji zrobimy pewną inwestycję w szkole. Otóż udało nam się pozyskać parę groszy na utworzenie nowego radiowęzła w szkole. Tworzymy nowe studio radiowe w szkole. Przebudujemy radiowęzeł w czasie wakacji, ale już będziemy niedługo prowadzili casting na redaktorów tejże rozgłośni radiowej, rozgłośni, która będzie promowała życie artystyczne w szkole. Proszę zastanowić się, czy ktoś z was nie chciałby popracować w tym nowym studio radiowym w szkole. Będzie to, mam nadzieję, fajna forma spędzania czasu wolnego. Kolejna rzecz. Za chwilkę pójdziecie do klas. Będzie jeszcze około pół godziny czasu, żeby odpocząć po wrażeniach, które widzieliście tutaj w sali gimnastycznej. I chciałbym, żebyśmy tak około godziny 9:20-9:25 wszyscy zebrali się przed szkołą, na placu przed szkołą i na przejściu dla pieszych przejdziemy na drugą stronę ulicy, na drugą stronę ulicy Sienkiewicza i drugą stroną ulicy Sienkiewicza, czyli od strony ulicy Kubowicza, tamtą stroną wszyscy pomaszerujemy w stronę Urzędu Miejskiego. Dopiero przy Urzędzie Miejskim przejdziemy znów na przejście dla pieszych, przez przejście dla pieszych na stronę Urzędu Miejskiego i tam będziemy ustawiać się po kolei, już po stronie ulicy Sienkiewicza, po której stronie znajduje się nasza szkoła. Rozumiemy, o co chodzi? A więc na przejściu dla pieszych przy szkole przechodzimy na drugą stronę ulicy, przy Urzędzie Miejskim wracamy na naszą stronę ulicy Sienkiewicza. Przechodzimy w korowodzie pod naszą szkołę, przechodzimy koło Pola Nadziei, tam będzie kilka atrakcji i dopiero później wracamy do klas. To plan na dzień dzisiejszy. Jutro mamy jaki dzień? Wolny. 1 maja. Czerwona kartka w kalendarzu. Śpimy dłużej, przechodzimy do szkoły. Pojutrze, 2 maja, ale proszę jeszcze posłuchać. 2 maja, 2 maja to również dzień flagi. Co to jest flaga? Kto w domu ma flagę? Macie flagi? To spróbujcie te flagi wywiesić przed domem. Jeżeli ktoś mieszka w bloku, wywieźcie na balkonie. Jeżeli ktoś mieszka w domu prywatnym, spróbujcie te flagi wywieźć przed domem. To 2 maja, czyli flagi. Następnie 3 maja, znów dzień wolny, czerwona kartka. Tak się składa w tym roku, że 4 maja wypada w piątek i zarówno 2 maja i 4 maja to jakie dni? Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Jeżeli macie opiekę w domu, to do szkoły nie przychodzimy. Nie ma lekcji w
tym dniu. Czyli tak na dobrą sprawę, lekcje mamy dopiero za tydzień w poniedziałek. Tak? A więc, jeżeli ktoś ma opiekę w domu, pozostaje w domu i przychodzi dopiero do szkoły za tydzień w poniedziałek. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze coś do powiedzenia w komunikatach, czy możemy już się rozchodzić? Kończymy już, tak? A więc proszę jeszcze powolutku, powolutku. Najpierw wychodzą najmłodsze klasy. Najmłodsze klasy. Ci, którzy siedzieli na krzesłach, siedzą jeszcze. Ci, którzy siedzieli na krzesłach, proszę